Cześć! Dzisiaj bardzo krótki, ale i wesoły odcinek, ponieważ zrobimy z naszego gracza ragdolla, czyli szmacianą lalkę. Zacznijmy od tego, że stworzymy projekt Third Person, ponieważ tam dobrze widać naszego gracza. Jeżeli go zaznaczymy, zobaczymy, że jest tam Skeletal Mesh i możemy go znaleźć klikając na lupkę. Poza Skeletal Meshem jest jeszcze Physic Asset i szkielet, ale wejdźmy do Mesha, ponieważ te wszystkie trzy pliki są ze sobą powiązane i można między nimi przechodzić. Tu nas najbardziej interesuje akurat Physics, czyli fizyka. Elementy gracza, jak widać, są w kapsułach, które tworzą kolizję i można to zasymulować. Ponieważ jest tam element losowości, za każdym razem symulacja może wyglądać inaczej. Można też podczas symulacji chwycić dowolny element gracza prawym przyciskiem, trzymając shifta, no i go przenieść, zobaczyć, co się stanie, jak go przerzucimy na przykład za głowę, trzymając za nogę lub za rękę. Widać, że zachowuje się różnie. W zależności od gry i od kategorii wiekowej, czasem ragdoll jest zakazany, ponieważ może właśnie wykonywać bardzo dziwne rzeczy. Na przykład można go chwycić też za biodra, no i rzucić na boko. Wygląda tak. I właśnie z tego skorzystamy. To jest zawsze domyślne, zawsze dostępne, ale nie zawsze można korzystać z ragdolla. Żeby go włączyć, wejdźmy przy zaznaczonym graczu do jego blueprinta i zobaczmy, jak wygląda. Jest tutaj dużo rzeczy. Akurat nie ma tutaj tego elementu, który ja chcę wykorzystać, czyli niech działa jak szmaciana lalka, gdy po prostu na coś stanie, uderzy w coś lub po prostu podskoczy i spadnie na ziemię, to też jest uderzenie. Czyli event hit to jest event, wydarzenie, które zawsze reaguje na jakieś zderzenie z obiektem, nawet jeżeli podskoczy i spadnie na to samo miejsce. Tutaj mamy Skeletal Mesha naszego i jak pamiętamy ze wcześniejszych kursów mogliśmy używać Simulate Physics do różnych przedmiotów w grze. I tutaj też zastosujemy to. Na razie gracz nie jest elementem fizycznym, nie reaguje na fizykę, ponieważ znajduje się w kapsule i to ona reaguje na uderzenia. Więc aby móc działać z fizyką, po prostu włączymy symulację fizyki wtedy, gdy uderzy w cokolwiek. Musimy tutaj boolina zmienić na true, żeby działała symulacja, no i łączymy to z elementem, gdy uderza. To jeszcze nie jest wszystko. Dlaczego? Ponieważ gdy uruchomimy teraz grę, no to kolizja jest na kapsule, natomiast na graczu nie jest. Jak gracz uderzy, no to się przewraca i wylatuje z kapsuły, no i widać, że poszedł do Hadesu, więc wejdźmy jeszcze raz do Edit Blueprint i zmienimy teraz parametry naszego gracza, czyli naszego mesha. Najlepiej zaznaczyć go tutaj na liście mesh, ponieważ domyślnie można zobaczyć, jak kolizje działają nie na kapsule, tylko na naszym graczu. Otóż jest ustawiony charakter mesh. Jeżeli otworzymy tą kartę, to zobaczymy nieco więcej danych, czyli pisze tutaj, że collision enabled i no physics collision, czyli nie ma kolizji. Jeżeli zmienimy natomiast charakter mesh na ragdoll, no to zmieni się ta lista rozwijana, która w sumie nie jest rozwijana, na collision enabled i query and physics jest aktywna, czyli teraz fizyka jest dostępna i jeżeli skorzystamy z tego, no to poza tym, że jest fizyka, symulacja fizyki dostępna, no to jest też fizyka, jeżeli chodzi o inne przedmioty, no i gracz się przewraca, cokolwiek zrobi. Czyli w sumie nie pogramy za wiele, ale jest wesoło przynajmniej. Można też podskoczyć i też się wywali. O. Nie tylko na schodach oczywiście.